Henryk Dobrzański urodził się 22 czerwca 1897 roku w Jaśle. 1 grudnia 1914 roku rozpoczął służbę w Legionach Polskich. W 1918 został odkomenderowany do Szkoły Podchorążych 2 Brygady. Szkolenia nie ukończył, został internowany na Węgrzech, z których zdołał uciec do Polski. Brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-rosyjskiej, za co został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i czterokrotnie Krzyżem Walecznych. Po wojnie został w wojsku. Rozpoczął treningi wyczynowej jazdy konnej. Jego kariera sportowa rozkwitła po odkomenderowaniu go na kurs dowódców szwadronów do Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Uczestniczył w najważniejszych zawodach hipicznych, m.in. w Londynie, Mediolanie, Monako, Neapolu, Nicei czy Warszawie. W 1928 roku jako rezerwowy zawodnik wziął udział w Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie. We wrześniu 1939 nie złożył broni. Sformował oddział wydzielony Wojska Polskiego, przybierając pseudonim Hubal. Zginął w walce pod Anielinem 30 kwietnia 1940 roku. Do dziś nie odnaleziono miejsca jego pochówku.